Kamil, przed nami mecz ze Śląskiem 2 Wrocław. A tak się składa, że z tym przeciwnikiem graliście w tym sezonie całkiem niedawno. Jak wspominasz tam to spotkanie i co można powiedzieć o rezerwach Śląska? Mecz wygrany 4-2, przy czym dwa razy w tym spotkaniu przegrywaliśmy. Więc na pewno jest to mecz, w którym pokazaliśmy, że, że nie jest tak, że jak tracimy bramkę, to już jest po nas. Traciliśmy bramkę po rzucie karnym i porożnym, więc po dwóch stałych fragmentach gry. Które uważam, że już teraz poprawiliśmy. I podchodzimy do tego meczu z taką dużą wiarą, że skoro jeden mecz wygraliśmy, to wygramy kolejny. Ale na pewno Śląsk jest przeciwnikiem nieobliczalnym. Nigdy nie wiadomo, jacy zawodnicy zejdą z pierwszej drużyny do drugiej, no i oni właśnie w tym meczu na arenie pokazali, że dobrze radzą sobie z przodu, ale mają trochę problemów w obronie. No tak, myślę, że te wszystkie drużyny, które reprezentują drugie zespoły, to się charakteryzują tym właśnie, że zajmują bardziej nagrę ofensywną niż defensywną. Sądzę, że tak jest ich filozofia gry, aby tych młodych chłopaków użyć jakiego wychodzenia spod pressingu, często jest tu nie wychodzi, no bo jednak jakiś tam pressing, Problemy techniczne wychodzą. No i ale są, że jesteśmy drużyną lepszą. Pokazaliśmy to, pokazaliśmy to w jednym meczu i pokażemy w drugim. No i też podchodzicie do tego spotkania na pewno w dobrych nastrojach. Po pierwsze, dlatego, że ostatnio wygraliście ze Stomilem, a po drugie, dlatego, że w końcu zagraliście na zero z tyłu. Tak, to było ważne, aby w końcu spotkanie wygrać. Bo aczkolwiek ja tak uważam i też powtarzam, uważam, że w poprzednich meczach graliśmy lepiej. A ten mecz przegrywaliśmy, a teraz zagraliśmy, uważam, troszeczkę gorzej, ale wygraliśmy. No bo tak to jest piłka, dlatego piłka jest najbardziej rozpowszechnionym sportem i po, najpopularniejszym, bo często drużyna, która jest lepsza nie wygrywa. Ale tak ważne było zwycięstwo, aby oczyścić głowy i pokazać, że, że potrafimy. No i liczymy, że to będzie jakaś tam już taka tendencja wzrostowa naszego, naszego miejsca w tabeli. Ta zmiana ustawienia w obronie też wam pomogła skorygować pewne błędy dotychczasowe? Czy no tak, zagraliśmy drugie spotkanie w tym ustawieniu. I z tego, co mi się wydaje, i z tego chyba, co sztab szkoleniowy również widzi, chyba lepiej funkcjonujemy w czwórce obrońców. Ty wspominasz mecz ze śląskiem dobrze ze względu na to, że zaliczyłeś w nim dwie asysty, prawda? Tak, tak, tak. Nie pamiętam, kiedy ostatnio zaliczyłem dwie asysty w meczu, więc no, oczywiście, że tak. Eee, aczkolwiek też miałem e, udział w przeprowadzce dla, dla Śląska, bo tak zostałem e, rykoszetem po udzie. E, ale nie tak, tak uważam, że to był pozytywny występ, e, były fajne warunki do grania. E, kibicowsko też było fajnie, bo śląs to jest zgoda, więc tak czuło się e, takie troszkę atmosferę e, taką, taką bardziej, bardziej przyjazną między, między kibicami. E, więc e, tak, ja uważam, że pozytywny był to spotkanie dla mnie, dla nas. I aby takie samo było w najbliższym spotkaniu. Uprzedziłeś trochę moje następne pytania, bo właśnie chciałem zagaić o kibiców. Gracie na wyjeździe, ale raczej nie będziecie tego odczuwać, bo wspomniana przez Ciebie zgoda sprawi, że będzie na pewno fajna atmosfera przy Oporowskiej. Tak, ostatnio jak graliśmy tam spotkanie, to też się czuło właśnie, że jest takie spotkanie drużyn, które się lubią. Eee, no i no okej, okay, super, niech, niech, niech się kibice tam się, tam się przyjaźnią, ale my na boisku wychodzimy, żeby ten mecz wygrać.